otwierając konwencję wyborczą Polskiego Stronnictwa Ludowego w województwie warmińsko-mazurskim, pragnę bardzo serdecznie przywitać wszystkich członków, sympatyków, przyjaciół Polskiego Stronnictwa Ludowego na Warmii i Mazurach i w Polsce. Szanowne koleżanki, szanowni koledzy, szanowni państwo, pozwólcie, że w naszym imieniu z wielką radością i satysfakcją przywitamy zacnych gości. Witam bardzo serdecznie prezesa Naczelnego Komitetu Wykonawczego Polskiego Stronnictwa Ludowego, kolegę Władysława Kosiniaka-Kamysza. Bardzo serdecznie witam koleżankę Urszulę Pasławską, wiceprezesa PSL, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Serdecznie witam kolegę Stanisława Żelikowskiego, przewodniczącego Rady Doradców i ekspertów Polskiego Stronnictwa Ludowego, Naczelnego Komitetu Wykonawczego. Bardzo gorąco i serdecznie witam szefa Forum Młodych Ludowców, krajowego szefa, kolegę Miłosza Motykę. Serdecznie witam również szefa Młodych Ludowców na Warmii i Mazurach, kolegę Konrada Karzaneckiego. Bardzo serdecznie witam przewodniczącego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, kolegę Jana Bobka. Serdecznie witamy koleżanki marszałek, koleżankę Violettę Śląską-Sujś, wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego. Serdecznie witamy koleżankę marszałek Sylwię Jaskulską. Serdecznie witamy. Serdecznie witamy kolegę Witolda Wróblewskiego, prezydenta miasta Elbląga. Witamy serdecznie panią profesor magnificencję Annę Górską, rektora Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie. Witamy serdecznie profesora doktora habilitowanego Marka Marksa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Serdecznie witamy profesora doktora habilitowanego Janusza Gołaszewskiego, również Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Serdecznie witamy koleżanki, kolegów samorządowców, wójtów, burmistrzów, starostów, wszystkich, którzy obecnie pełnią funkcję samorządową i tych wszystkich, którzy są kandydatami do wyborów samorządowych w 2018 roku. Serdecznie witamy. Serdecznie witam kolegę Zbigniewa Ciechomskiego, szefa sztabu wyborczego oraz wszystkich członków sztabu wyborczego w województwie warmińsko-mazurskim. Jeszcze raz gorąco wszystkich państwa witam. Witam bardzo serdecznie licznie przybyłe media. Myślę, że ten przekaz z dzisiejszej konwencji będzie już od tej chwili bardzo istotną częścią informacyjną w regionie Warmii i Mazur. Dzisiejsza konwencja ma bezpośrednią transmisję. Szanowni państwo, koleżanki i koledzy, będziemy mieli od tego momentu dużo konwencji wyborczych w regionie Warmii i Mazur Polskiego Stronnictwa Ludowego. Konwencje gminne, konwencje powiatowe i z pewnością będziemy wielokrotnie jeszcze uczestniczyć w tych ważnych przygotowaniach przedwyborczych. Dzisiaj mamy konwencję wojewódzką, która przedstawi nam kandydatów do Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 5 okręgach wyborczych, no i również naszego kandydata do funkcji prezydenta miasta Elbląga, bo taki jest zakres i taka jest rola konwencji wyborczej wojewódzkiej. Dzisiaj mamy, można powiedzieć, święto, jeżeli chodzi o nasze działania samorządowe, bo z pewnością przez
tą kadencję i ten czas funkcjonowania samorządów, a 2018 rok to okrągła rocznica powołania samorządu wojewódzkiego, samorządów również powiatowych. No i blisko 30-lecie będziemy już niebawem obchodzili samorządów gminnych. I trzeba z pełną satysfakcją i z pełną dumą powiedzieć, że nic lepszego dla Polski, nic lepszego dla regionu Warmii i Mazur nie mogło się zdarzyć jak fakt zafunkcjonowania działalności samorządowej i tego demokratycznego służenia społeczeństwu w każdej gminie, w każdym powiecie, w każdym mieście i w regionie warmińsko-mazurskim. Z dumą patrzymy na historię, na ten czas, który jest za nami, na ten czas, który w trakcie przechodzimy, bo to jest naprawdę inny wymiar regionu Warmii i Mazur. Zmiany wyraźne na dobre, na lepsze zaszły w każdej dziedzinie naszego życia społecznego, gospodarczego i musimy z tego brać wzór, aby również w polityce podobnie można było się cieszyć z funkcjonowania demokratycznego systemu w regionie i w całym kraju Rzeczypospolitej Polski. Koleżanki i koledzy, szanowni państwo, samorząd województwa ma szczególną rolę, jeżeli chodzi o funkcjonowanie tej funkcji demokratycznej, ale też tej funkcji prorozwojowej. Zaczyna się od współpracy, od koordynacji pomiędzy poszczególnymi gminami, pomiędzy poszczególnymi powiatami, ale bardzo istotną kwestią jest kierunek strategii, jest kierunek obrania takich działań, które w szybkim tempie przynoszą postęp w rozwoju naszego regionu. I tu z całą dumą i z całą satysfakcją możemy stwierdzić, że te 20 lat przyniosły pożądany efekt. Zmiany nastąpiły w dziedzinie infrastruktury komunikacyjnej, w dziedzinie infrastruktury kultury urbanistycznej, w dziedzinie również budowy społeczeństwa obywatelskiego. To jest duma i zaszczyt, że dzisiaj możemy cieszyć się tak ważnymi działaniami, które poprawiają obraz funkcjonalny naszego regionu, które zmieniają też region z tej pozycji typowo rolniczej, turystycznej i powodują, że śmiało mówimy na dzisiaj i na przyszłość, że potrzebny nam jest rozwój zrównoważony, taki, gdzie oprócz tradycji, oprócz natury będziemy sięgać pełnymi garściami po inwestycje, po rozwój gospodarki, w tym najlepszym tego słowa znaczeniu, konkurencyjny, innowacyjny. Rola i działanie samorządu województwa to bardzo ważna funkcja, jaką jest koordynacja i wdrażanie środków unijnych. I tutaj chcę serdecznie dziękować całej braci samorządowej, całej sferze pozarządowej, całej sferze gospodarczej, bo naprawdę w tym czasie dwudziestolecia nie zmarnowaliśmy swojej szansy. Chcę poinformować w sposób publiczny, że jako jedno z nielicznych województw, prawdopodobnie drugie, ale to nie jest takie istotne, zakończyliśmy okres programowania i rozliczania się na lata 2007-2013. Stąd łatwiej już będzie działać i wdrażać pieniądze w tym okresie programowania, które jak wiemy nie są proste. Z tamtego okresu praktycznie w 100% wykorzystaliśmy środki i rozliczenie jest bardzo pozytywne w ujęciu Komisji Europejskiej. W tym okresie programowania 2014-2020 jesteśmy na etapie 50% kontraktacji. Biorąc pod uwagę, że przed nami jeszcze połowa roku 2018, cały 2019 i cały 2020, jest to dobry wynik i nie bawmy się tutaj w taką gratyfikację, kto pierwszy, kto ostatni. Ważne, kto dobrze wykorzysta te pieniądze. Praktycznie realizujemy swój plan i dzisiaj też mogę w sposób publiczny
w tym zacnym gronie powiedzieć, że nie grozi nam utrata rezerwy wykonania. Jeżeli chodzi o wszystkie osie, mamy dzisiaj prawie że stuprocentową pewność, że wykonujemy ramy wykonania, realizujemy wskaźniki i na podsumowaniu 2018 roku będziemy śmiało patrzeć w przyszłość, aby to 6% rezerwę pozostawić w regionie w każdej osi programu. To jest ważny moment i ważny czas, bo po 2018 roku nastąpi możliwość rekontraktacji. Trzeba będzie bardzo mocno zmierzyć się z wymogami Unii Europejskiej, pokazywać, że są takie osie i są takie zadania, gdzie w regionie ciężko będzie w 100% zrealizować wynik finansowy i wręcz walczyć o to, aby przenieść te pieniądze na zadania, które są nam bardzo potrzebne, a wiemy, że ciągle to jest infrastruktura, wiemy, że służba zdrowia, szczególnie w wymiarze powiatowym, potrzebuje wsparcia w regionie Warmii i Mazur. Dzięki waszym sygnałom, dzięki współpracy z samorządami w regionie mamy pełną wiedzę i wiemy, jak tą rekontraktację prowadzić z Unią Europejską. Trzeba powiedzieć, że Warmia i Mazury dzięki środkom unijnym bardzo dobrze się zmienia i powoduje taką sytuację, że jest to region w ciągłym też zainteresowaniu inwestycyjnym. Ale trzeba to dzisiaj też głośno powiedzieć, że jest to wynik działań wieloletnich i działań związanych z kontraktem terytorialnym, który został podpisany między zarządem województwa a rządem Polski. Cieszymy się, że jest on kontynuowany, ale to, że cała siódemka jest w zainwestowaniu, to, że droga 51 do Olsztyna nabiera już finału inwestycji, to, że obwodnica Olsztyna jest w realizacji, że obwodnica Nowego Miasta jest w procesie inwestycyjnym, to są wszystko działania, które mają ścisły związek umowy partnerskiej między samorządem województwa a rządem Polski. Przed nami bardzo ważna kwestia i dotrzymanie tego kontraktu, a mianowicie realizacja drogi numer 16. Wiemy, że odcinek Borki Mrągowo jest w bliskiej realizacji, ale zależy nam bardzo, aby za Mrągowem ta inwestycja poszła aż do Ełku i łączyła się z Diabaltyką, bo to jest prawdziwy rozwój naszego regionu, jeżeli 16 będzie zrealizowana. Cieszymy się z faktu uruchomienia lotniska w Szymanach. Inwestycja bardzo przebojowo, bardzo pięknie, można powiedzieć, przeprowadzona przez naszego kolegę, ówczesnego marszałka Witolda Wróblewskiego. Zrealizowana, rozliczona, ale z wielkim niepokojem patrzyliśmy na po prostu jej eksploatację. Dzisiaj wiemy, że to już jest 230 tysięcy pasażerów w obrębie 2 lat funkcjonowania lotniska. Mamy śmiałość patrzeć w tą inwestycje, że po prostu dynamika i te założenia, które są związane z programem unijnym, będą zrealizowane w najbliższych latach. Koleżanki i koledzy, myślę, że przed nami ogromne wyzwanie, bo tutaj jeszcze będziemy mieli okazję spojrzeć na prezentację poszczególnych ważnych segmentów naszego programu. Ale trzeba też wiedzieć, że w tym czasie, w którym znajdujemy się, trwają już negocjacje na przyszły okres programowania po 2020 roku. Wiemy, że i łatwiejszych pieniędzy nie będzie, i większych pieniędzy nie będzie. Wiemy, że trzeba dużo wiedzy i dużo pracy, aby jak najlepiej dostosować przyszły program regionalny do potrzeb Warmii i Mazur. I te prace w samorządzie województwa już się toczą i moją aspiracją i aspiracją samorządu województwa kierowanego przez Polskie Stronnictwo Ludowe jest ścisły związek i ścisła konsultacja z wójtami, burmistrzami, starostami, ośrodkami
edukacji, wyższymi uczelniami, ale również i z każdym pojedynczym beneficjentem w sferze gospodarczej, pozarządowej, samorządowej. Ku temu służy ewaluacja prowadzonej strategii obecnie przez samorząd województwa oraz uchwalanie, bo na najbliższej sesji będziemy uchwalali plan zagospodarowania przestrzennego województwa Warmii i Mazur. W tych dokumentach praktycznie możemy doszukać się intensywnego działania samorządu z myślą o dalszym rozwoju regionu. Chcę w tym krótkim wstępnym wystąpieniu bardzo serdecznie podziękować wszystkim samorządowcom, wszystkim członkom Polskiego Stronnictwa Ludowego, wszystkim sympatykom Polskiego Stronnictwa Ludowego, bo w swojej konwencji mamy porozumienie społeczne. Nasze listy to nie tylko członkowie Polskiego Stronnictwa Ludowego, ale fakt jest faktem, że przez 20 lat nie było koalicji w regionie, gdzie nie byłoby reprezentowane Polskie Stronnictwo Ludowe jako współtworzące te wielkie wartości dla Warmii i Mazur. Możemy się poszczycić wieloletnimi radnymi, marszałkami, przewodniczącymi sejmiku i w każdej kadencji praktycznie ponosiliśmy odpowiedzialność i byliśmy współtwórcami rozwoju regionu. W tej, która jest ostatnią, mamy wielkie wyzwanie odpowiedzialności prowadzić i zarząd, i cały sejmik. Ale pokazujemy, że jesteśmy do tego zdolni jako Polskie Stronnictwo Ludowe i na pewno głosy oddane na nas są wartością prorozwojową dla regionu i są wartością, które wyznaczają dobrych gospodarzy w gminach, w powiatach, w miastach i w sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego. Dziękując, życzę, aby wyniki były jak najlepsze, abyśmy z dumą, honorem i poczuciem dobrze spełnionego obowiązku na rzecz rozwoju Warmii i Mazur z całym impetem od jutra przystąpili do kampanii wyborczej 2018 roku, a termin jest bliski, bo to już 21 października. Wszystkiego dobrego, z odwagą po mandaty dla Polskiego Stronnictwa Ludowego. Kolego prezesie, Władku drogi, drogi panie marszałku, kolego Gustawie, drodzy przyjaciele, samorządowcy, drodzy kandydaci, chciałby się powiedzieć, ale ekipa, góry przenosić. Witam was na pokładzie! Moi kochani, zaczynamy dzisiaj tą konwencją oficjalną kampanię w wyborach samorządowych. I chcę wam wszystkim podziękować za to, że podjęliście dobrą decyzję, decyzję kandydowania z list Polskiego Stronnictwa Ludowego. W najważniejszych wyborach, mam takie wewnętrzne przekonanie, w najważniejszych wyborach od 30 lat. Bo będziemy oczywiście decydować o tym, jak mają wyglądać nasze ojczyzny, jak ma rozwijać się nasz region, jak mają rozwijać się poszczególne gminy, sołectwa. Ale myślę, że będziemy też decydować o tym, w jakim kierunku powinna iść Polska, jaka to ma być Polska. Dzisiaj przedstawialiśmy i jesteśmy chyba wszyscy bardzo zbudowani kandydatów do sejmiku. Ale chcę powiedzieć tu jasno i wyraźnie. Każdy kandydat Polskiego Stronnictwa Ludowego jest dla nas tak samo ważny. Czy to jest kandydat do gminy, czy to jest kandydat do powiatu, kandydatka, czy to jest kandydat, kandydatka do sejmiku. Ponieważ to polityka to jest taka profesja, gdzie wygrywa się tylko i wyłącznie drużynowo. Sylwia Skulska zawsze mówi, bardzo mi się to podoba, soliści do opery. I to jest prawda. Tutaj mamy szansę wygrać wtedy, jeżeli będziemy współpracować, współdziałać i pomagać sobie wzajemnie w tych wyborach. I ja oferuję i gwarantuję wam, że i kierownictwo Zarządu Wojewódzkiego PSL-u i moja skromna osoba jesteśmy do waszej dyspozycji, do dyspozycji każdego z was, bo są to dla nas
szalenie ważne wybory. Moi drodzy, myślę, że wszyscy też czujemy, nie tylko intuicyjnie, że dzisiaj Polska jest naprawdę podzielona. Podzielona, skłócona i chyba jest to taki czas, gdzie ruch ludowy i Polskie Stronnictwo Ludowe jak nigdy jest Polsce i Polakom potrzebny. Zapytacie dlaczego? Dlatego, że potrzebna jest współpraca, potrzebna jest normalność, potrzebna jest nam odpowiedzialność, potrzebna jest gospodarność, a szczególnie w naszym województwie tak różnokulturowym potrzebna jest taka zgoda na to, żeby każdy mógł żyć według własnych zasad, żeby czuł się wolny, bo przecież po 45 roku każdy mieszkaniec Warmii i Mazur czy większości skądś przyjechał i ma prawo żyć tak jak chce i myśleć tak jak chce. Dzisiaj Polska podzielona jest na pół, ale my nie musimy wybierać między nacjonalistami a liberałami. Jesteśmy patriotami, ale nie jesteśmy nacjonalistami. Jesteśmy za silnymi korzeniami chrześcijańskimi, ale jesteśmy przeciwko polityce w kościele. Jesteśmy za utrzymaniem 500+. Dodam, że jako jedyna partia opozycyjna głosowaliśmy za tym programem, ale chcemy, żeby on był sprawiedliwszy. Stąd też inicjatywy Polskiego Stronnictwa Ludowego zmierzające do tego, aby obniżyć próg uprawniający do tego, aby można otrzymywać 500+ na pierwsze dziecko. Chcemy, żeby Polska była silną w Europie, ale też sprzeciwiamy się bezmyślnym, bezkompromisowym decyzjom typu przyjmowanie uchodźców. Ale przede wszystkim mamy takie przekonanie, że Polska jest silna siłą swoich samorządów, siłą małych ojczyzn. Dlatego silny samorząd jest fundamentem, czy jednym z fundamentów naszego programu wyborczego, który nie jest pisany w ciągu ostatnich 3 miesięcy. Moi kochani, nasz program wyborczy jest pisany od ponad 120 lat, razem z ludźmi i dla ludzi. Moi drodzy, ja mam takie przeświadczenia, właściwie pewność, że żyjemy w najpiękniejszym regionie. Ja słyszałam, że Małopolska jest równie piękna, ale Warmia, Mazury to jest najpiękniejszy region. Mam region, prawda? Mam rację, zgoda? Tak. To. Przez lata był to region naprawdę niedoinwestowany. Po 45 roku, w latach 50., 60. raczej wywożono stąd niż przywożono. W związku z tym ciągle dążyliśmy do pewnych standardów. Ciągle byliśmy w gonitwie, żeby ten dystans do innych regionów skrócić. Ale właśnie dzięki dobrym gospodarzom, dobrym decyzjom, dzięki ludowcom, którzy w większości naszych samorządów rządzą, ten dystans jest coraz krótszy. Nasze województwo pięknieje, rozwija się i możemy się nim szczycić. Dzisiaj Warmia, Mazury kojarzą się w całej Polsce pozytywnie i to jest nas wszystkich, samorządowców i mieszkańców, zasługa. I myślę, że w tych wyborach, które są przed nami, trzeba być z całą pewnością bojowo nastawionym, ale wiem, że nasi dobrzy kandydaci, sprawdzeni kandydaci, nasi świetni burmistrzowie, wójtowie, radni też przez 4 lata dawali świadectwo swojej pracy. I dzisiaj to świadectwo trzeba będzie po prostu potwierdzić. 21 października życzę Wam wszystkim wielkiego sukcesu, ale powiem to, co też mówię zawsze przy takich okazjach. Moi drodzy, najlepsi kandydaci sami nic nie zrobią. Wygrają ci, którzy się najwięcej napracują. I życzę Wam tego, żebyście się najwięcej napracowali. Moi drodzy, koleżanki i koledzy, szanowni państwo, no wielki dzień. Startuje drużyna Polskiego Stronnictwa Ludowego na Warmii i Mazurach. Startujemy z nadzieją na jak najlepszy wynik, pamiętając o tym, że nic nie jest dane raz na zawsze i o wszystko trzeba zawalczyć. I dzisiaj, idąc do naszych rodaków, do naszych sąsiadów,
Będziemy im zdawać sprawozdanie z tego, co się udało zrobić. Z tego, jak zarządzaliśmy województwem warmińsko-mazurskim. O tym mówił kolega marszałek Brzezin, o tym mówiły koleżanki wicemarszałek, radni, mówiła pani rektor, mówili ci wszyscy, którzy tworzą dziś samorząd województwa warmińsko-mazurskiego. Bo serce tutaj tego samorządu w istocie jest zielone. I to nie tylko przez ten wynik przez 4 lat, ale przez pragmatyczne podejście do dnia codziennego, przez rozwiązywanie problemu naszych rodaków, przez tą społeczną twarz, która jest przypisana do Polskiego Stronnictwa Ludowego. Zdajmy im najpierw raport z tego, co zrobiliśmy. Jeżeli coś się nie udało, są niedociągnięcia, to też trzeba to o tym wyraźnie powiedzieć. I powiedzieć, nie ma takich, którzy są wszystko w stanie zrobić w jednej kadencji. Dlatego potrzebny jest silny głos ludowców w sejmiku kolejnej kadencji. Trzeba też przedstawić nasz program. I o tym dzisiaj była mowa. Ten program, który jest najbliżej ludzkich spraw, który dotyczy remontu drogi, którą dojeżdżasz do pracy, budowy żłobka, przedszkola, modernizacji szpitala pediatrycznego i rozbudowy tego szpitala, ośrodków kultury i sportu, rekreacji, tej wspaniałej infrastruktury sportowej i ścieżek rowerowych, z której jesteście tak dumni, czy szlaków wodnych, które budujemy wspólnie. To też są miejsca pracy, które nie powstały po roku 2015, ale dużo wcześniej, czyli praca dla młodych i godne miejsce dla seniorów. Jeżeli bym chciał coś wymienić, co dla mnie, szczególnie tu na Warmii i Mazurach, w waszym działaniu jest najważniejsze, to jest to, co robicie dla seniorów. Teleopieka, domy dziennego pobytu, wsparcie rad seniorów, klubów seniorów, uniwersytetów trzeciego wieku, wszystkich tych działań dla osób w dostojnym wieku, mazurskiej, warmińskiej karty seniora. To są te działania, które są waszą wizytówką w Polsce. Nie ma moim zdaniem regionu, który bardziej dba o seniorów niż Warmia i Mazury. Ja jestem z tego bardzo dumny. Jestem dumny z was. Jestem dumny z tego, co zrobiliśmy. Co zrobiliście przez te ostatnie 4 lata. Jak prowadziliście, jak współpracowaliście, jak budowaliście mosty, a nie stawialiście mur. I to jest wyznacznik naszego bycia w polityce. Dzisiaj jest gigantyczny atak na Polskie Stronnictwo Ludowe. Przepuszczany przez faryzeuszy, którzy wyjechali 2 tygodnie temu na wieś, nie po to, żeby przedstawiać dobre rozwiązania, nie po to, żeby przynieść rekompensaty w sprawie suszy, nie po to, żeby walczyć z ASF-em, ale po to, żeby tylko i wyłącznie zabiegać o głosy wyborców. Faryzeusze wyjechali znów na wieś, wyjechali do małych ojczyzn. Przez 3 lata nic nie zrobili dla małej ojczyzny. Nie, ograbili małą ojczyznę i samorządowców Warmii i Mazur, Mazowsza, Podlasia i wszystkich regionów z kompetencji w sprawie ochrony środowiska, w sprawie melioracji i gospodarki wodnej, w sprawie sportu i turystyki, w sprawie ośrodków doradztwa rolniczego. Partia antysamorządowa ma dzisiaj na imię w Polsce PiS. I to są fałszywi obrońcy. Fałszywi obrońcy polskiej wsi. I faryzeuszy, którzy wjechali do małej ojczyzny. Nie po to, żeby ją wzmacniać, ale żeby ją zburzyć. Naszą rolą, dziejowym zadaniem, świętym zadaniem jest obrona małej ojczyzny przed niebezpiecznymi eksperymentami, przed tymi wszystkimi, którzy chcą ją rozgrabić, podzielić i zniszczyć. I to zrobimy na Warmii i Mazurach. Obronimy Warmię, obronimy Mazury, obronimy tą ziemię i będziemy dumni z jej wielkiej historii i trudnej historii. Dla każdego jest tutaj miejsce. Dla wszystkich. Dla tych, którzy są tutaj od pokoleń. A losy tej ziemi były różne. Ale również dla tych, którzy tutaj przyjechali, tak jak mówiła Urszula. Przyjechali z różnych części Polski. Jest tutaj miejsce dla katolików i ewangelików. Dla prawosławnych. Dla tych, którzy poszukują drogi do Pana Boga. Jest tutaj miejsce dla tych, którzy mają takie czy inne wykształcenie, prowadzą swoją działalność gospodarczą, czy pracują w urzędach i służą dobrze Polsce i Polakom. Jest miejsce dla wszystkich, którzy chcą tutaj żyć. I my musimy zagwarantować, żeby każdy czuł się dobrze i każdy miał godne miejsce. Naszą rolą tu w polityce tej lokalnej, ale też w polityce ogólnokrajowej
jest obrona dobrego imienia Polski i szukanie przyjaciół zarówno na wschodzie, jak i na zachodzie. Tak jak na tym stojaku obok mnie jest miejsce na biało-czerwoną flagę, naszą, kochaną. Jest miejsce na flagę Unii Europejskiej, której nikt w PSL-u nie nazywa szmatą, tak jak gdzie indziej. I jest miejsce na zieloną flagę. Każda ma godne miejsce i to jest możliwe. Tak samo godne miejsce jest dla wszystkich, którzy chcą mieszkać tutaj. Chcą żyć i chcą się rozwijać. Dla młodych i dla seniorów. Dla tych, którzy wchodzą na rynek pracy i tych, którzy przechodzą na emeryturę. To jest wielkie nasze zadanie. Ten atak na Polskie Stronnictwo Ludowe, moi drodzy, nie jest przypadkowy. Bo jesteśmy zagrożeni. Z jednej strony dla tej totalnej partii antysamorządowej, która chce rozgrabić małe ojczyzny. Premier Morawiecki mówi, no rządzimy w Polsce, musimy rządzić w małych ojczyznach. Tylko jak rządzą w Polsce? Polska jest dzisiaj krajem podzielonym. Opanowała rządzących śmiertelna choroba nienawiści. I oni tą chorobą zarażają innych. My musimy obronić naszych rodaków przed tą chorobą, ochronić ich po prostu. Bardzo dużo przedstawicieli służby zdrowia na naszych listach tutaj na Warmii i Mazurach. To też będzie dla was zadanie w tej kampanii. Obronić wasz region, nasz region, Warmii i Mazury przed zabójczą chorobą nienawiści, którą rozprzestrzeniają dzisiaj rządzący. Chwalą się swym patriotyzmem, swoją wiarą w Boga. A jak patrzę na ich działania, jak nie lubią po prostu drugiego człowieka, jak skłócają jednych z drugimi, jak dzielą na lepszy i gorszy sort, na dobrych i złych Polaków, na prawdziwych i udawanych patriotów, to mam takie wrażenie, że ani Polski, ani Boga w sercu nie mają. Wszystkiego dobrego na ten czas najwytrwalszej walki o obronę małej ojczyzny. Marsz, marsz Polonia! Marsz dzielny narodzie! Odpoczniesz po swojej pracy w ojczystej zagrodzie. Do dzieła!